Przedmiot w kolekcji posiada wyłącznie wartość amatorską. Brak mu jakiejkolwiek wartości użytkowej. Od dziecka zbierałam różne przedmioty. Kamyki, muszelki znalezione na skałach Abruzji, fragmenty drucików, śrubki. Później stało się coś niesamowitego. Kura, którą mama przygotowała na niedzielny obiad, miała w brzuchu kolekcję kamyków i szklanych odprysków. Wypolerowane przez wodę miały zielony, różowy, czarny i brązowy kolor. Mama dała mi je w prezencie. To był początek mojej kolekcji drogich kamieni. Miałam wtedy 6 lat. Ponieważ kolekcjonowanie może skupić się na dowolnej kategorii obiektów, nie tylko obiektów sztuki, które i tak są wyłączone ze świata przedmiotów codziennego użytku, będąc do niczego, może zarazem niejako odkupić przedmiot jako rzecz, ponieważ nie jest on środkiem służącym czemuś, lecz posiada wewnętrzną wartość. Benjamin był w stanie zrozumieć pasję kolekcjonera jako postawę bliską postawie rewolucjonisty. Mijały lata. W 1946 roku, z okazji podróży do Brazylii, mój mąż, Pietro Maria Bardi, dał mi w prezencie zbiór ciemnogranatowych akwamarynów i innych brazylijskich kamieni. Moja kolekcja rosła, a miłość do Brazylii rozbudziła we mnie zamiłowanie do kamieni. Benjamin powiada, że podobnie jak rewolucjonista, kolekcjoner wędruje w marzeniach do świata, który jest nie tylko światem odległym czy minionym, ale i światem lepszym, gdzie, choć ludziom brak tego, czego potrzebują, podobnie jak w świecie codziennym, rzeczy pozbawione są jednak ciężaru użyteczności. Był tutaj parę dni temu Starzewski. Przywiózł obrazy dla Muzeum AR w Łodzi. Mamy teraz już 17 obrazów, w tym 8 zagranicznych. Arpa, jeden relief, nadzwyczaj dobry Torres Garcia, jeden obraz dobry Prompoliniego, jeden obraz futuryzm, kubizmy, średnie i 9 polskich, w czym ciekawe, Czyżewskiego. Wielopłaszczyznowy, w którym dystansuje futurystów i głowa z 1920, w której robi to, co Picasso w 1926. W ogóle nowoczesne malarstwo polskie wcale nie jest tak złe i może dotrzymać kroku Zachodowi. Ta wystawa jest ckliwa, jest też naturalnie polityczna. Ta wystawa dedykowana publiczności konsumentów zmuszonych do pozbywania się przedmiotów, wyrzucenia rzeczy, które powinny towarzyszyć im całe życie. W pewnym sensie to jest wystawa sztuki, jednak sztuka nie daje żadnego pocieszenia. Nie zaspokoi też niczyjego głodu. Twierdzić, że jest przeciwnie, to próbować zmusić człowieka, by żył w zgodzie na nędzę przy braku zmian. Klasa robotnicza, sprzedająca swój czas i pracę, nie ma możliwości stworzenia swojej sztuki. Chłop zaś, pracujący częściowo dla siebie, stworzył sztukę tak zwaną ludową. W przyszłości, gdy zginie zmora wyzysku, gdy każdy będzie żył w sposób podyktowany przez poczucie własnego szczęścia, zmienią się i formy sztuki w sposób, którego przewidzieć nie można. Szczęście to nieznany w Europie pomysł. Ludzi rozpoznaje wyłącznie po ich czynach. W innych aspektach są nie do odróżnienia. W ostatecznym rozrachunku wyróżniają nas nasze dzieła. A ich bunty stały się konformizmem. Tak, mam na myśli artystów jak Picasso, Leger, którzy byli członkami partii. Wie pan, to był bardzo zły moment dla sztuki francuskiej. Na szczęście dosyć szybko minął. Oni chcieli coś zrobić pod wpływem socrealizmu rosyjskiego. Pojęcia pan nie ma, jakie miał wtedy znaczenie socrealizm. Jak lewica francuska potrafiła opanować i uzbroić intelektualnie całą rzeszę ludzi, pisarzy, malarzy, nie tylko tych młodych.
Rok wojny to tyle co 50 lat pokoju, a osąd ludzi to osąd na przyszłe pokolenia. Pośród huku bomb i karabinów maszynowych zdałam sobie sprawę, że najważniejsze to przetrwać. W miarę możliwości bez szwanku. Ale jak? Czułam, że jedyne wyjście to obiektywizm i racjonalność. Wyjście wyjątkowo trudne, gdy większość ludzi decyduje się na dosłowne bądź nostalgiczne rozczarowanie. Zdawało mi się, że świat wciąż jeszcze można ocalić, zmienić na lepsze. I to był jedyny cel, dla którego warto żyć. Punkt wyjścia, by móc przetrwać. Podczas wojny wstąpiłam do ruchu oporu, podziemnej partii komunistycznej. Otaczający mnie świat widziałam wyłącznie jako najbliższą rzeczywistość, a nie abstrakcyjne ćwiczenie literackie. Ludzi rozpoznaję wyłącznie po ich czynach. W innych aspektach są nie do odróżnienia. W ostatecznym rozrachunku wyróżniają nas nasze dzieła. Nie sposób przewidzieć gry danej osoby w życiu społecznym. Istnieje różnica pomiędzy byciem sobą, a zachowaniem jednostki społecznej. Brazylia uosobiała dla mnie krainę, w której wszystko jest możliwe, gdzie zamiast wojennych zgliszczy można znaleźć uprzywilejowaną przestrzeń twórczości artystycznej i nowe miejsce dla utopii. Zadaniem artysty, przynajmniej w krajach wysoko rozwiniętych, lecz prędzej czy później artystów na całym świecie, jest przygotować kulturę, która uruchomi twórcze siły całej ludzkości. Homo ludens jako sposób życia wymaga przede wszystkim zaspokojenia potrzeby zabawy, przygody, bycia w ruchu oraz spełnienia wszystkich warunków umożliwiających nieskrępowane tworzenie własnego życia. To nie artyści decydują, w jakim kierunku zdąża społeczeństwo. Sztuka nie jest tak znowu niewinna. Mówiąc o systemie kapitalistycznym, mam w zasadzie na myśli systemy w liczbie mnogiej. Mówiąc o tych systemach, nie ograniczam się zatem do prywatnego kapitalizmu na Zachodzie. Ale mam też na myśli monopole państwowe na Wschodzie i centralizowaną biurokrację w wydaniu komunistycznym. A zatem poszukiwanie wyjścia, trzeciej drogi, czy jakkolwiek byśmy owej rzeczy nie nazwali, jest dla mnie jednym z kluczowych pojęć dla zrozumienia sztuki. Wypracowywanie alternatywnych form naszego społeczeństwa jest też więc jednym z kluczowych pojęć definiujących to, czego od sztuki oczekuję. Ameryka jest otwartym społeczeństwem z kwitnącymi łąkami i wiatrem, które oczyszcza i przynosi ukojenie. W zatłoczonym i rozszalałym mieście może nagle rozbłysnąć promyk światła i pojawić się podmuch wiatru. Historia jest tym, co przekształca dokumenty w zabytki. Akt twórczy nie ma nic wspólnego ani z zewnętrznym komfortem, ani z konwencjonalną ludzką grzecznością. To znaczy, z takimi warunkami pracy, w których każdy czuje się szczęśliwy. Akt twórczy wymaga maksimum milczenia i minimum słów. Elementami architektury są przystanki człowieka podczas spełniania jakiejkolwiek czynności, ruch podczas przechodzenia od jednej czynności do drugiej. Celem architektury jest organizacja rytmu kolejno po sobie następujących ruchów i przystanków, a przez to uformowanie całokształtu życia. Ostatecznym celem architektury
Nie jest budowanie praktycznych domów, nie jest również powiększanie rzeźb abstrakcyjnych i nazywanie ich pawilonami wystawowymi. Jej celem jest być regulatorem rytmu życia społecznego i indywidualnego. Architektura nie jest rytmem wtłoczonym w ułożony z góry schemat narzuconej formy, lecz rytmem wyłaniającym się z całej złożoności życia. Oglądając jakiegokolwiek miejsca dzieło sztuki trójwymiarowej, widzimy, że składa się z pewnej ilości kształtów, mniejszych i większych, słabiej i silniej zaznaczonych. Co jest bardziej muzyczne? Ciężarówka mijająca fabrykę, czy ciężarówka mijająca szkołę muzyczną?